Dzień dobry, prosto z Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Przed nami spotkania, które będą opowiadały o tej pracy instytucji, która jest ukryta. Mamy efekt finalny w postaci wydawnictw, w postaci wystaw. Natomiast do tego wszystkiego i nad tym wszystkim pracuje bardzo duża grupa specjalistów. Dzisiaj dwójka z nich, pani Marta Janczewska z działu naukowego. Dzień dobry. Dzień dobry. I Bartek Borys z działu edukacji. Dzień dobry. Czym tak naprawdę zajmujecie się na co dzień? Jako Żydowski Instytut Historyczny rzeczywiście jesteśmy dumni, że mamy unikalną kolekcję dotyczącą historii Żydów polskich, największą, najwartościowszą, jeśli chodzi o Polskę. Gro naszych dokumentów dotyczy czasów powojennych i historii Żydów po 1945 roku, ale bardzo ważna część to są dokumenty związane z okupacją i z zagładą. Po pierwsze, może brzmi to banalnie, ale to jest absolutnie fundamentalna część naszej pracy, czyli przepisanie dokumentu. Właśnie brzmi banalnie, ale wcale to nie jest czynność banalna, bo każde przepisanie jest jakąś interpretacją. To są dokumenty rękopiśmienne w dużej części, więc po pierwsze zapoznanie się z charakterem pisma autora. Teraz sobie przypominam taki przykład ciekawy. List napisany w getcie warszawskim. Dawid Hołodenko pisze do Dawida Gittermana, działaczy społeczni. Hołodenko jest w szopie szczotkarzy i tytułuje swój list Otchłań szczotkarza. Dwa mianowniki. List jest w jidysz. Jeszcze ważny przypis. Tłumaczenie dokumentów to jest osobna sztuka i tutaj mamy cały zespół bardzo kompetentnych jidyszystów i hebraistów, którzy tłumaczą. Dzięki naszej koleżance Marzenie Zawanowskiej, hebraistce, która pokazuje, że oryginalne słowo techom, które tam występuje, znaczy otchłań właśnie, ale ma konotacje biblijne. A szczotkarze, to szop szczotkarzy, no to już wiemy jako historycy, czyli warsztat, gdzie pracują Żydzi. Ostatni, którzy mają nadzieję na ocalenie. I między tymi dwoma słowami, otchłań i szczotkarze, buduje się jakieś napięcie i pytanie, czy właśnie interpretować je, czy zostawić czytelnikowi i pozwolić mu na zderzenie tych dwóch słów nagich, takich, jakie one są w tym tekście. My nie interpretujemy, robimy krok w tył, dajemy przypis właśnie, co to znaczy techom, jakie to ma biblijne konotacje, kim są szczotkarze, co to jest warsztat szczotkarzy. Praca edytora to jest właśnie praca tego człowieka, który każdą z literek dekoduje z taką świadomością, że jest jakimś wyrobnikiem, tak? Że to jest jakaś służba właśnie na rzecz i przyszłych historyków i historii pisanej wielką literą, jeśli tak można powiedzieć. Mamy teksty bardzo różnorodne. Obok tekstów statystycznych mamy wypracowania dziecięce, mamy poezję, też poezję dziecięcą. Inaczej się czyta i odbiera dokumenty napisane przez dziecko, takie dziecko w każdym z nas, prawda, i takie poczucie, jakie mamy, to wspomnienie bezbronności, wspomnienie jakiejś takiej bezradności, którą każdy człowiek ma i przeżył, no to powoduje, że rzeczywiście te dziecięce teksty jakoś rezonują bardziej. Ale co do zasady edycji, no to oczywiście nie ma żadnych różnic. Edytując teksty i publikując zawsze oczywiście mamy nadzieję, że znajdą swoich czytelników. Nie da się ukryć, że rzeczywiście, żeby tekst rezonował w czytelniku, no musi wywoływać emocje. Tak? Trudno wyobrazić sobie jakiś obszar inny historii, który więcej właśnie emocji wzbudza no właśnie nie będę już ich nazywać, bo pewno każdy z Państwa czytelników, którzy sięga po te teksty, wie, o czym mówię. I teraz na tę gigantyczną pracę wykonywaną przez Was wchodzi
dział edukacji. Wy z kolei zajmujecie się tym, jak ten ogrom informacji, jak ten ogrom niezwykle ważnych historycznych dokumentów, jak to archiwum ugryźć od strony, no właśnie, edukacyjnej. W dziale edukacji jesteśmy beneficjentami tej pracy, którą wykonał dział naukowy. Grupy, do których kierujemy nasze działania, to przede wszystkim nauczyciele i uczniowie, ale też studenci. Zależy nam na tym, żeby nie tylko przybliżać historię z perspektywy żydowskiej, ale żeby też powiedzieć coś więcej. Dlatego tymi dokumentami, które dla nas są niezwykle cenne, są takie osobiste świadectwa, które sprawiają, że nie mamy do czynienia z jakąś tam relacją z przeszłości, ale z uniwersalną historią. Tak. Czyli staramy się wybrać coś, co spełni te warunki bycia takim osobistym świadectwem, ale będzie zawierało też coś bardziej uniwersalnego. I takimi specjalnymi dokumentami, które są dla mnie szczególnie istotne i jednocześnie są bardzo uniwersalne, to testamenty dwóch młodych chłopaków, Dawida Grabera i Nachuma Grzywacza. Oni na początku sierpnia 1942 roku podłączyli swoje testamenty, czyli coś, czego nie oczekujemy od 18-19-latków. I te testamenty, opis ich działania jest czymś, co my możemy tutaj określić jako życie mimo wszystko. W sytuacji beznadziejnej niewolnicy więźniowie warszawskiego getta jednak coś robią. Ta praca konspiracyjna daje im pewnego rodzaju wolność, bo to jest jedyna rzecz, na którą okupanci nie mają żadnego wpływu. Ci dwaj nastolatkowie w swoich testamentach piszą, że oni mogą tego nie przeżyć, ale czego nie mogli wykrzyczeć światu, zakopali w ziemi. Oni sobie zdają sprawę mimo młodego wieku, że to, co oni robią i zakopują, jest ważniejsze niż ich życie. I to im daje też poczucie pewnej siły i sprawczości. W tym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy seminarium Judaizm i Synagoga w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe. I uczestnikami byli nauczyciele z całej Polski, którzy zajmują się tematyką wielokulturowości ich miejscowości i szukali narzędzi, szukali materiałów, jakichś artefaktów do tego, żeby takie zajęcia prowadzić. Mamy bardzo wiele Judaików, które właśnie dzięki projektowi sfinansowanego z Funduszy Norweskiej zostały zdigitalizowane. Czy gdzieś na tym etapie, przy takim działaniu, wasza praca się zazębia? No tak, to zawsze wielka przyjemność właśnie, kiedy my jako badacze mamy okazję popularyzować nasze badania, a zwłaszcza właśnie wśród nauczycieli, kiedy widać, jaki jest rezonans wśród tej grupy, to zawsze są żywe spotkania i, no i takie poczucie, że ma sens to, co robimy, tak, i znajduje oddźwięk.